Pierwszym zespołem już trenuje Jakub Wilk, który we wtorek podpisał umowę z Zagłębiem. Nasi piłkarze przygotowują się do meczu z Dolkanem Ząbki, który zostanie rozegrany w sobotę. Jednak nowy zawodnik jeszcze nie zagra w tym meczu, który zostanie zgłoszony do rozgrywek najwcześniej w przyszłym tygodniu. Przedstawiamy wywiad z piłkarzem. Kierunek Sosnowiec, co zadecydowało, że akurat nasz klub wybrałeś? No wybrałem, bo akurat dostałem, można powiedzieć, zaproszenie tydzień temu na mecz, żebym zobaczył, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o stadion, o atmosferę na meczu, jak wygląda też zaplecze, czyli boiska i jak sam klub. Usiedliśmy, porozmawialiśmy, dogadaliśmy się, jeśli chodzi o warunki. Akurat no też był taki aspekt tego, że Zagłębie walczy o ekstraklasę. No to też się chce wzmocnić i szuka też kolejnych graczy i to też był jakiś taki jakiś impuls, że jest to klub, który chce się tam rozwijać, nie chce stać w miejscu i chce awansować do Ekstraklasy, ma takie aspiracje, więc no nie zastanawiałem się, nie chciałem też czekać do stycznia i też tak mówię, no myśleć, czy znajdę klub, czy nie. Tutaj jest moim zdaniem ok, wszystko jest na dobrym poziomie. Drużyna jest ok, więc mówię, tylko wiadomo, potrzebuję troszeczkę tylko czasu, żeby zaklimatyzować się, jeśli chodzi tam szatnie, poznać styl gry, filozofię trenerów i co, i tylko grać i trenować. Czy patrząc z trybun, ten styl gry ofensywny miał też wpływ na twoją decyzję? Pozycja lidera w tabeli też gdzieś mogła przekonać, czy jednak też właśnie, tak jak wspomniałeś, te aspekty infrastrukturalne, czy jakieś pozaboiskowe typu atmosfera w szatni? Znaczy wszystko ogólnie do jednego, ale ogólnie no tak, każdy wie, że w pierwszej lidze no teraz Zagłębie Sosnowiec jest liderem. No jak usłyszałem, że są po prostu plany, żeby awansować, jest duży nacisk na to, no to co, no myślę, że to jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o tutaj klub, zawodników i o wszystko, co jest wokół klubu, więc też oglądałem mecz i gra była ok, ofensywna, to no mówię, ogólnie no zaważyło wszystko i jakby tak wszystko wrzuciłem do jednego jakby, nie wiem, woreczka i było wszystko na tak i pozytywnie dla mnie. Żargli z Wilno, chyba miłe wspomnienie, bo gdzieś osiągnąłeś status gwiazdy tamtejszej ligi, sporo asyst, sporo bramek. Powiedz, jak można porównać poziomy polskiej i litewskiej ligi? No, ja też nigdy nie mówiłem, że tak jakoś ten poziom litewski, tam mówię ogólny, tak, o organizacji, o stadiony, o poziom meczów czy coś w tym stylu, nigdy nie porównałem do Polski, bo Litwa jest troszeczkę z tyłu, tak, i to każdy wie, tam jest znaczy bardziej na koszykówkę, no ale poziom już, tak można powiedzieć, że jeśli chodzi o grę w piłkę, troszeczkę poszedł do góry, tak, ale to nie jest nadal wiadomo jak Ekstraklasa. Myślę, że to jest podobny może poziom do pierwszej ligi, no nie wiem, nie chcę też, bo nie mam jakiegoś takiego porównania, tak, i mówić, ale na pewno nie jest to poziom Ekstraklasy i co, no, wygrywaliśmy ogólnie wszystko, gdy ja byłem, tak, do tego momentu, więc mówię, też po prostu razem doszliśmy do wniosku, że nie przedłużam kontraktu i że potrzebowałem po prostu czegoś nowego, jakieś wyzwanie i dlatego też po prostu opuściłem klub. Było rozczarowanie, jak wróciłeś, dużo spotkań w Ekstraklasie, trofea z Lechem zdobywane, że jednak nie udało się w tej Ekstraklasie zakotwiczyć? Znaczy to tam, ja już nie chcę tam się wymieniać szczegóły, bo byłem na wypożyczeniu w Lechii, też miałem do przedłużenia kontrakt, tak, ale podobno tam kluby się nie dogadały, nie wiem o co tam dokładnie też chodziło, bo no i tak zostałem w Lechu, tak, później rozwiązałem kontrakt z Lechem w 2013 roku i w styczniu i myślałem, że coś znajdę. Akurat no tak się stało, że nie znalazłem i trafiłem do Wilna, tak. Zapytam się, był właśnie super puchary, puchar mistrzostwa i zarówno w Polsce i w Litwie, ale awansu chyba do Ekstraklasy jeszcze nie robiłeś, więc też na pewno dla ciebie wyzwanie. No na pewno wyzwanie, tak jak chyba przed całą drużyną jest jakiś postawiony cel. Gdy, nie wiem, zostanę zarejestrowany i oczywiście otrzymam jakąś szansę gry, tak, no to będzie mój jakby pierwszy mecz w pierwszej lidze, to też jakieś coś nowego i co, no, tak jak mówię, podpisałem tu ten kontrakt dlatego, że widzę, że jest to też klub tak z tradycjami, jest jakiś pomysł na to, żeby po prostu zrobić coś dobrego i co, no, ja bym na tak.
Jeszcze zapytam o pozycję ulubioną, bo wiadomo, że jako ofensywny pomocnik w nie grałeś, ale też chyba skrzydłowych pozycji nie boisz się. No nie, no grałem tak nominalnie na lewej pomocy czy prawej, no i też schodziłem do środka tak pomocy, bardziej tak ofensywnie. No to jest tak moje, to co moje rejony, jeśli chodzi o grę, to są takie nominalne pozycje, gdzie winien, no więcej czasu troszeczkę spędziłem na prawej pomocy, no ale wiadomo, tam gdzie trener nie będzie widział, czy ten, no to trzeba się dostosować oczywiście. W takim razie my życzymy zdrowia i powodzenia. Dzięki. Dzięki bardzo.